Czy myślisz, że ta tradycja powoli umiera w Afryce, czy raczej ma się świetnie? Moja mama twierdzi teraz, że to było bardzo złe, więc jeśli widzę 80-letnią kobietę, która przyznaje się do błędu, to uważam to za sukces. To pokazuje, że idziemy naprzód. Ale jest mnóstwo pracy u podstaw, którą trzeba wykonać. Udało nam się ostatnio zarejestrować Save a Girl, Save a Generation również w Kenii, gdzie chcemy zbudować schronisko dla dziewcząt, które uciekają przed FGM. Są one zazwyczaj w słabej kondycji finansowej i nie mogą się uczyć. Odkryłam, że zdobycie wykształcenia jest jedną z najskuteczniejszych broni w walce z ignorancją i złymi tradycjami. Obecnie co 11 sekund gdzieś na świecie jakaś dziewczynka poddawana jest okaleczeniu kobiecych narządów płciowych. Walka z procederem o takiej skali poza rzetelną edukacją wymaga połączonych działań państw i organizacji pozarządowych. Każda dziewczynka powinna być rejestrowana zaraz po narodzinie. Powinien istnieć system nadzoru, który nie pozwoli, by jakakolwiek rodzina mogła to robić bez wiedzy władz albo szpitala. W Hiszpanii, poza warsztatami, organizacja Save a Girl, Save a Generation oferuje kursy zawodowe oraz stara się aktywizować i integrować imigrantki z założonych grup, m.in. poprzez lekcje hiszpańskiego czy zajęcia artystyczne. Kulczyk Foundation wspiera organizację Aszy, finansując jej programy edukacyjne realizowane w Hiszpanii i Kenii. Chcemy, żeby wiatr uwolnił nasze zmartwienia. Pomożecie mi? Wiatr zabiera moje zmartwienie. Jak zapłacić za wynajem mieszkania? Chcę, żeby wiatr zabrał cały smutek. Wiatr zabiera cały smutek. Chcę, żeby przeminęły wszystkie złe rzeczy, przez które przechodzą dziewczyny i żeby były wolne.